No dobrze, witajcie wszyscy z tej strony Marcin i Smorgum Lelątko. Witajcie w nowym roku przede wszystkim. Witajcie ponownie w cyklu, który tutaj przygotowuję dla Was na antenie Cyber TV, czyli oczywiście igranie. Wracamy. Formuła pozostaje niezmieniona, czyli widzimy się dwa razy w tygodniu. Widzimy się przez około godzinkę czasu. I będziemy się mierzyć z różnymi zagadnieniami związanymi ze StarCraftem, League of Legends oraz w tym momencie na pewno kilka odcinków poświęcimy również Docie dwójce, więc będzie co wybierać. Więc dzisiaj StarCraft 2, we wtorek najprawdopodobniej również będzie StarCraft 2, ponieważ będzie turniej, będzie można zobaczyć coś ciekawego. Natomiast czwartek najprawdopodobniej Dota dwójeczka, na tym się skupimy. Póki co w takim razie zapraszam na dzisiejszy odcinek, w którym zajmiemy się początkowymi fazami gry. Mieliśmy sobie kuć takie StarCraftowe abecadło podstawowe, więc wyjdźmy po prostu z założenia, że każda gra kiedyś się zaczyna, każda gra ma swój początek. I spróbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć na kilka pytań związanych z tym, co się dzieje w tej fazie gry, jakie pojęcia się z tym wiążą i co tak naprawdę wynika. Przygotowałem dwa, maksymalnie trzy replaye, które sobie zerkniemy właśnie z uwzględnieniem tej początkowej fazy gry i dzięki temu będziemy mogli, no mam nadzieję, przejść do kolejnych, bardziej rozwiniętych etapów rozgrywki, takich jak midgame i late game. Więc bez zbytecznej zwłoki przejdźmy może w takim razie do tych gier, które wybrałem. Powinienem oczywiście jeszcze nadmienić jedną rzecz niezmiernie ważną, to to, że 16 stycznia finały EPS-a w Warszawie. Kto będzie miał ferie, pewnie bez problemu dotrze. Nie wiem jak reszta. Zobaczymy. No i rozpoczęła się również styczniowa edycja GoPL Forested 2. Pierwszy turniej już we wtorek 10 stycznia. Turniej dla wszystkich. O godzinie 20 startuje. Są przewidziane nagrody, więc nie jest źle. Myślę, że warto sobie zerknąć i zastanowić się, czy czasem nie jest to ten moment, kiedy można się zmierzyć i spróbować, no, zagrać sobie w turnieju. No ale nie przeciągamy w takim razie, bo przecież StarCraft tutaj na nas czeka dzisiaj, więc może przejdźmy od razu do ekranu, gdzie powinno się to wszystko dziać. Ja tutaj może jeszcze zrobię jedną rzecz. O, coś takiego, pozwólcie, że dopasuję to szybciutko, nie tak, żeby pasowało tutaj gdzieś w środek. O, cyk, cyk. No proszę, zmieściłem się. Nie jest źle. Odpalamy w takim razie pierwszą powtórkę. Przygotowałem gry Polaków, przygotowałem grę Many, przygotowałem grę Nercia, no i w odwodzie czeka jeszcze Tarson. Ale zaczniemy w takim razie od gry pomiędzy Maną a Goodim na terminusie. Nie interesuje nas dzisiaj wynik tej gry, nie interesuje nas, jak ta gra się w późniejszych fazach potoczyła. Jak widzieliście, trwa 21 minut. Natomiast my chcielibyśmy przede wszystkim skupić się na tych początkowych fazach gry, więc stąd też będziemy pewnie troszkę przewijali, cofali i próbowali sobie opowiadać. Póki co pierwsze rzeczy na początek, ja tylko się upewnię, że wszystko dobrze widać. Chyba nawet tak jest. Czy powinienem jeszcze tutaj troszkę, o, a nuż tak zrobić, o, niech będzie i tak. Nie no, muszę tak, przecież nie będę tutaj, coś za mną tak się nie będzie. O, dobrze. Więc słuchajcie, początkowa faza gry to jest coś, co każdy z nas na swój sposób musiał się z tym zetknąć, prawda? To jest coś, z czym każdy z nas musiał przejść. To jest coś, z czym każdy z nas musi tak naprawdę zmierzyć się za każdym razem, kiedy zaczynamy grać w StarCrafta. I nie oszukujmy się, sposobów na tą wczesną fazę gry jest bardzo dużo, bo z nią wiążą się przede wszystkim otwarcia StarCraftowe, czyli te metody tego, jak rozbudowujemy się, jak zaczynamy grać. Pojęciami, które tutaj bezpośrednio wiążą się z early game'em, pozwólcie, że ja tutaj będę
ratował się notowaniem, żebym niczego nie pogubił. To nam się bardzo przyda, czyli to oczywiście otwarcie, tak zwany build order, zwany również w skrócie BO. A z tego wynikają, żeby wiedzieć, jaki build order zastosować, kilka rzeczy tutaj branych jest zawsze pod uwagę. Pierwsze to mapa, rasa, pozycja i tak naprawdę te trzy rzeczy są najważniejsze w początkowej fazie gry. Jeżeli te trzy rzeczy mamy ogarnięte w miarę dobrze, jesteśmy w stanie zastanowić się nad tym, jak zagrać daną grę, co możemy zrobić, na co możemy sobie pozwolić, a na co nie tak naprawdę. No i teraz skupmy się tak. Samo otwarcie, ciężko jest opisać wszystkie możliwe otwarcia, ale są pewne standardowe. Podzielmy je na pewne grupy. Podzielmy je na pewne grupy. Niech będą to Fast Exp, szybka ekspansja, Rush, szybki atak, no i w ekstremalnych, teraz tak, One Base atak, czyli atak z jednej bazy i all in. Spróbujemy te rzeczy obudować, rozbudować, poopowiadać sobie o nich trochę i na podstawie tego zastanowić się, co powinniśmy wyciągnąć dla siebie i jakie decyzje powinniśmy podejmować. Gdzieś tutaj jeszcze, jako coś, co zamyka te wszystkie rzeczy, które tutaj, nie uciekaj notatniku, które tutaj żeśmy powiedzieli, jest niesamowicie ważna rzecz, zwiad. Nie wiem, tutaj nie da się tego powiększyć, ale nie mogę tego mocniej w żaden sposób podkreślić. Ten zwiad, bez niego to i to do końca nie będzie miało sensu. Więc wyjdźmy od początku, bo tutaj ta gra gdzieś nam w tle powolutku leci. Zaczniemy ją, cofamy ją zgodnie z zapowiedzią, powiedziałem, będziemy dużo cofali. Jesteśmy zawodnikiem Protossem, Manom tym razem, tak jak ten replay oczywiście, i zaczynamy, gramy z Goodim. Pierwsza rzecz, wiemy z jaką rasą gramy, gramy przeciwko Terranowi. Więc od razu jesteśmy w stanie założyć, że będziemy grali pewne określone rzeczy, prawda? Wykreślamy od razu wszystkie build ordery związane z Ergiem i wszystkie build ordery związane z Protossem. Kolejna rzecz, mapa, na której jesteśmy, w tym przypadku Terminus. Przykładowa analiza mapy to jest coś, co powinno się pojawić za jakiś czas w odcinkach, na co powinniśmy zwracać uwagę, ale podstawa. Jakiej wielkości jest nasz main, czyli nasza główna część bazy? Jak wychodzimy z tego maina? Tu mamy wąską rampę. Jak wygląda natural? W domyśle, czy da się tutaj zagrać fast expa? Jak wygląda wyjście z naszego naturala? No i ewentualnie, gdzie trzecią bazę moglibyśmy zakładać? Oraz oczywiście pozostałe pozycje startowe na tej mapie, gdzie może znajdować się przeciwnik. Musimy wiedzieć, czy na tej danej mapie możliwe są bliskie spoty, czy nie jest to możliwe. No i ksenagi i złote minerały, których akurat tutaj na terminusie nie mamy. To są wszystko ważne elementy, które składają się na znajomość mapy, których wymaga od nas StarCraft. Więc te wszystkie rzeczy są dla nas niesamowicie istotne i te wszystkie rzeczy musimy mieć opanowane, zanim tak naprawdę przejdziemy do kolejnej rzeczy. Czyli tak, wiemy, na jaką rasę gramy, wiemy na jakiej mapie. No więc teraz zwiad jest nam potrzebny, żeby uzyskać informacje na temat trzeciej rzeczy, którą powiedziałem, czyli pozycja. Pozycja to jest oczywiście dwustronna informacja. Z jednej strony, gdzie my zaczynamy, bo to też jest wbrew pozorom ważne, na niektórych mapach lepiej zacząć na dole, czy w lewym dolnym rogu, czy w prawym górnym rogu. Natomiast w innych mapach lepiej zacząć, albo nie ma to wbrew pozorom żadnego znaczenia, gdzie zaczynamy. Więc pozycja nasza oraz to, jak w stosunku do nas znajduje się nasz przeciwnik. Czy jest to crossowa pozycja, czyli najdalsza możliwa na danej mapie, czy jest to najbliższy respawn, czy
no jakiś tam pośredni respawn. To chociażby implikuje, w jaki sposób teoretycznie moglibyśmy rozbudowywać naszą bazę, których krawędzi musimy pilnować, gdyby okazało się, że teren jest tutaj. Wiadomo, że musimy momentalnie przyuważyć te krawędzie, bo przy nich tędy mogą nadlatywać dropy, prawda? Więc tak samo ten punkt bardzo, bardzo ważny. Więc kiedy wiemy, jaka jest pozycja naszego przeciwnika, wiemy, z której strony będą nadchodzić jego siły główne, te siły naziemne, bo nie oszukujmy się, że w StarCraftie te główne, najgłówniejsze armie bardzo w przeważającej większości są armiami naziemnymi. No nie mówię tutaj oczywiście o Masmutas grany przez Zerga. Przepraszam najmocniej za te moje efekty paszczowe, ale no jestem po świętach na urlopie jeszcze w dalszym ciągu i po prostu jestem zmęczony już tym urlopem. Oczywiście ja tylko jeszcze nadmienię, jestem na kanale cybersport.pl, na serwerze QuakeNet, w razie czego na priwa możecie walić jakieś pytania, jeżeli tylko są. Zapraszam, ja będę od czasu do czasu zerkał. No więc teraz tak, jak widzimy, Mana już wie, gdzie jest oczywiście jego przeciwnik. Drogą dedukcji bez problemu odnajduje, no zaraz zresztą potwierdza to oczywiście tutaj obecność tego Marines. Bez dwóch zdań daje nam informację. No i teraz tak, widzimy bardzo ważną informację, że nasz przeciwnik gra Fast Expa. Daynine bardzo fajnie ostatnio opowiadał, pozwolę sobie tutaj zaczerpnąć do tego najlepszego teoretyka, tak mi się przynajmniej wydaje, StarCraftowego, że nie jest ważne zobaczyć, co robi nasz przeciwnik, czy zgadnąć, co robi nasz przeciwnik, ale ważne jest wiedzieć, czego nie może robić. I dochodzę do wniosku, im dłużej się nad tym zastanawiam, że to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Oczywiście ona no, będzie miała wpływ na zupełnie inne aspekty gry i to nie jest dzisiaj przedmiotem dzisiejszego programu, ale w dużym skrócie, jeżeli widzimy terrena grającego fazę expa, to już wiemy, że on nie raszuje, prawda? Wiemy też, że nie techuje w tym momencie z jednej bazy do na przykład Banshee. A co za tym idzie, my możemy podjąć decyzję o tym, co będziemy robić. No i teraz tak, biorąc pod uwagę to, jakimi build orderami dysponuje Protoss, biorąc pod uwagę, jaka to jest mapa, Mana może zagrać Expa, może zagrać For Warp Gate'a, może zagrać 3-Gate Expand, może zagrać Robotika i tak dalej, więc te wszystkie rzeczy może spokojnie tutaj zagrać. Natomiast wiedząc, że nie ma ataku, że raczej za szybko Terran nie zaatakuje, można się tu pokosić oczywiście o przede wszystkim zwiększenie naszej ekonomii, no bo jeżeli przeciwnik wybuduje Expa, no a nam nie uda się przeprowadzić jakiegoś konkretnego ataku, żeby zmieść go, żeby wygrać grę, no to będziemy mieć dość duże plecy, jeżeli chodzi o eko i takie gry zazwyczaj już nie da się no, doprowadzić do jakiegoś sensownego rezultatu dla nas. Od razu wiemy, że jeżeli Terran jest w tym punkcie, no cóż, w pewnym sensie tu warto jest patrzeć, chociaż Terminus, no tu niesamowita ta przestrzeń kosmiczna z tyłu. Proszę, tutaj jeszcze okazuje się, że Goody postanawia przeszkodzić w zaekspowaniu. No ale teraz wypadałoby nam zrobić tutaj pauzę i zerknąć na to, o czym mówiliśmy. Mamy otwarcie, czyli mapa, rasa, pozycja, zwiad. No i teraz decyzja Many za sekundkę pokaże nam, co będzie chciał robić i powiemy sobie, jakie następstwa wynikają z tego, co będzie chciał robić Protoss. Poczekamy chwilę, niech on tutaj spokojnie sobie to robi, aż zerknę szybciutko, czy tutaj nie ma jakichś pytań, nic się nie dzieje, czyli cisza i spokój, bardzo dobrze. Wróćmy w takim razie do StarCrafta i skupmy się na tym, co tutaj widzimy. Jest już kontrolowana Xel'Naga, to jest bardzo ważne oczywiście dla no, chociażby zabezpieczenia się przed ewentualnym zwiadem przeciwnika, który można dzięki tak wyprzedzonej informacji zanegować, bo zobaczcie, że gdyby wyszła tutaj SCV-ka, momentalnie ten Stalker może zostać przesłany i może spokojnie zestrzelić taką jednostkę zwiadowczą. Widzimy, że Mana tutaj 400 minerałów praktycznie na koncie już ma, więc będzie Fast Exp zagrany, ale po trzech Warp Gate'ach. To może być odpowiedzią na to, że Terran
ekspujący teren bardzo często może zagrać trzy baraki, sporą ilość Marines pchnąć i próbować łapać tutaj dość mocny timing właśnie takiego dość szybkiego pusha. Więc z jednej strony mamy otwarcie 3 gate expand z przejściem w Robotic Facility. Widzimy, że decyzja była tutaj o dwóch asymilatorach. To jest nieodzowne, jeżeli chcemy myśleć o Robotic. Tutaj mamy kolejną informację. Jest bunkier, więc na razie, no cóż, niewiele więcej jesteśmy w stanie zerknąć. No i to by było na tyle. To Robotic Facility oczywiście daje nam możliwość wybudowania obserwatora, który to dostarczy nam informacji o tym, co się dzieje. Natomiast w tym momencie, ponieważ tam jest jeszcze czat na Twitch TV, muszę zerknąć. Ja z przyzwyczajenia zawsze załadowałem się na Irca. Rozumiem, że tam są jakieś jest kilka osób. No, widzimy, że tutaj z drugiej strony ciekawie, Mana zdecydował się na dość mocny push przy pomocy 5-6 sentry i kill jednego stalkera. Chyba tutaj nic więcej nie było. Zresztą możemy sobie to wszystko cofnąć i zobaczyć, co tutaj się zadziało i zastanowić się, co my tu mamy. 5 sentry, jeden stalker. Zobaczymy, czy coś więcej pojawi się tutaj. Jeden Marauder się tutaj pojawił, kilka zelotów. Jest ten czas, rzeczywiście, ja tam zaraz się wbiję w takim razie. Pozwólcie, dajcie mi moment. No. Mega to zrobiłem. O, tutaj mamy. Zaraz nam się to powinno załadować. Przy czym ja nie potrzebuję tego, natomiast chciałbym tutaj być. Muszę się zarejestrować. Czy jestem w stanie to zrobić? Dobra. Nie mam konta. Tym razem nie będę może tracił czasu, żeby je założyć. Postaram się przygotować następnym razem. Wybaczcie. Natomiast widziałem, że siedzi tam Dębski, więc jeżeli będą jakieś pytania, to mam nadzieję. Tfu, to Taberu jest, ja pomyliłem się. Patrzę na nazwisko, więc Taberu pewnie coś podpowie w razie czego, jeżeli będą jakieś pytania. Natomiast ja, no niestety, zapomniałem, że była zmiana na tych kanałach z Twitch, przepraszam, Zone TV. Na Twitch TV i no cóż, nieprzygotowany jestem, jeżeli chodzi o czat, wybaczcie. No ale jest Taberu, więc on jak coś pomoże. Na czym to stanęliśmy? No taki bardzo fajny mini push tutaj w wykonaniu Many. Pomimo, że nie wie, co tak naprawdę robi jego przeciwnik, ale ten jeden bunkier to nie jest duża defensywa, prawda? Wąskie przejście, odpowiednio rzucone force fieldy. Uniemożliwiam tutaj jakiekolwiek naprawienie tego bunkra. Jeżeli Goody zaspał troszkę z produkcją jednostek, no to może okazać się, że jesteśmy w stanie tutaj osiągnąć wydatną korzyść. Bo tak naprawdę, tutaj przywołam sobie po raz kolejny notatniczkę i dopiszemy jedną rzecz. O co chodzi tak właściwie z tym early game'em? O co chodzi z early game? Teraz powinienem zadać pytanie na czacie, ale nie jestem z wami na czacie, więc nie będzie. Sam sobie odpowiem na to pytanie. Early game ma dać nam, ma przede wszystkim tak, stworzyć stabilną sytuację makro, czyli armia i eko. W nawiasie napiszę. Tutaj widzę jest. No dobrze, dobrze. Kolejna rzecz, jaką tutaj, o co chodzi w early game'ie. Idealnie by było uzyskanie przewagi przed przejściem w mid game. Zaraz to wyjaśnię. Ewentualnie, czy coś jeszcze jest nam potrzebne w early game'ie?
No, słucham was, słucham, słucham. Wiem, że was nie usłyszę, ale. No dobra, skupmy się na tych dwóch rzeczach. Zaraz dojdę jeszcze pewnie do jednej rzeczy, bo tak mi się wydawało, że o trzech początkowo pomyślałem. No dobrze, czyli teraz tak. Co rozumiemy pod stworzenie stabilnej sytuacji makro, czyli armia i ekonomia? To się wiąże troszkę z naszym build orderem, czyli decyzja o tym, co robimy, za którą znowu stoi mapa, pozycja, rasa, czy mapa, rasa, pozycja, powoduje, że kiedy kończą się te początkowe minuty, a to już oczywiście nie jest early game, no bo early game, no to tutaj mana, prawda, zaekspował i tak dalej, to już jest mid-game'owo nam się tutaj robi. Ta granica między early game'em i mid-game'em jest płynna, ja tutaj nie postawię nigdy znaku przecięcia na przykład 4 minuty, 63 sekundy i tak dalej. Natomiast bardziej chodzi o to, że gracze ujawniają swój pomysł na grę i zaczynają go realizować. I to jest ten moment, kiedy przechodzimy już z early game'a do mid game'a. Early game to przede wszystkim zwiad i rozbudowa bazy, ewentualnie rush, bo tylko w tym przypadku. No tak, ale to zaraz będę właśnie jeszcze tłumaczył. To jest kwestia tego, co dzieje się w early game'ie. I teraz na podstawie tego, że albo ekspujemy, albo gramy one base attack, albo gramy rush, chcemy uzyskać wymierną korzyść, przechodząc do dalszej części gry. I ta wymierna korzyść może opierać się właśnie na tym, że mamy stabilną sytuację ekonomiczną, mamy stabilną sytuację, jeżeli chodzi o armię, czyli mimo, że może tej armii jeszcze nie mamy, to jesteśmy w stanie ją dość szybko wyprodukować, żeby skontrować to, co ma nasz przeciwnik. A, widzicie. Informacja o tym, co robi nasz przeciwnik, lub o tym, czego nie robi. To jest ta trzecia rzecz, o której chciałem wspomnieć. Widzę, że mruga mi tutaj Irc. Tutaj Pawello pisze: polecam zacytować Manę, który napisał w jednej z gier, kiedyś koleś się zdziwił, że Mano ma armię taką, a nie inną, to napisał: nie myśl, skautuj. Dokładnie, dokładnie. No dobrze. Widzę, że to jest jeszcze pytanie, o jakim turnieju mówiłem na początku. Wrzucę wam linka tym, którzy, może inaczej, osobie, która zadała to pytanie. Tutaj proszę bardzo. Jest informacja, a my wracamy szybciutko do naszego StarCrafta. Nie przełączyłem, nie przełączyłem. No więc dobrze. Czyli posiłkując się notatnikiem, o co chodzi w early game'ie? Stabilną sytuację uzyskujemy jak? Mając odpowiednią saturację probek, prawda? Tutaj widzimy mana akurat złapany na przesyle. Mniej więcej po połowie, jeżeli dobrze widzę, rozdzielił, wysłał do swojego naturala, tak żeby uruchomić to wydobycie. Stabilna sytuacja makro to również odpowiednia ilość budynków produkcyjnych, taka, która pozwala nam produkować bez przerwy. Nie pozwala, nie powoduje, że kolejkują nam się jednostki. No akurat u Protossa to się nie dzieje, bo warpujemy, prawda? Potem jest cooldown. I nie gromadzą nam się nadwyżki na koncie, czyli jesteśmy w stanie na bieżąco wydawać dostarczane nam przez robotników surowce. I to są podstawy tej stabilizacji. Uzyskanie przewagi przed przejściem w mid-game charakteryzuje się najczęściej tym, że i jest związane bezpośrednio z tym trzecią rzeczą, czyli informacja o tym, co robi nasz przeciwnik lub o tym, czego nie robi. Jeżeli wiemy, że nasz przeciwnik ekspuje, no a my zagramy na przykład double expa, w pewien sposób kontrujemy jego zagranie. To często robią zergi, widząc szybko ekspującego Terrana czy Protossa, prawda? Dzięki temu uzyskują możliwość większej produkcji, lepsze wydobycie itd., itd. Pomysłem, który ma pozwolić nam właśnie wejść, uzyskać tą przewagę, jak widzimy, Mana tutaj właśnie coś takiego stosuje, czyli przypominam, uzyskanie przewagi przed przejściem w mid-game. Tu już jesteśmy w mid-game w tym momencie, kiedy to się dzieje, ale przewaga Many polegała na tym, że on najpierw zagrał 3 warp gate'y, potem expa. Dzięki temu, tymi trzema warp gate'ami, w tym momencie, zobaczcie, co się dzieje. Tu jest dosłownie garść Marines, jeden Marauder, bunkier został zdjęty, nie bardzo nawet force fieldy ma na tutaj ciśnie. Teraz rzucają się z CV-ki, więc wyciąga sporo jednostek
Terrana i wycofuje się. Dyskusyjne jest oczywiście to, jak duże obrażenia zostały zadane, ale to, co jest tutaj tak naprawdę ważne, to to, że Terran tak, odciągnął SCV-ki od wydobycia. Wybudował dwa dodatkowe bunkry, chociaż on oczywiście da się sprzedać. Troszkę zdeorganizowane zostało jego wydobycie. No i kolejna ważna informacja to taka, że on tak naprawdę ma na razie gołą piechotę, czyli pojedynczych marauderów i pojedynczych marines. I to w dodatku w nie za dużej ilości. O czym to może świadczyć? To może świadczyć o tym, że on może iść na przykład jeszcze bardziej ekonomicznie. Albo, że w tym momencie mocno rozwija tutaj dopiero tą swoją piechotę, prawda? Tu mamy 8 minutę, ja pozwolę sobie zerknąć, co w tym momencie robi Goody. No widzimy, że tutaj są dwa baraki, trzy baraki, jeden techlab tak naprawdę, czyli to jest nic. Z drugiej strony jest faktory z helionami, robi się dopiero starport. Dokładnie to, czego brakowało, a o czym zdobyliśmy informację, to, że nie ma żadnych jednostek z faktory, czyli czysta piechota póki co. Co to powoduje, że dużo później będą mediwaki, taką informację uzyskuje Mana, i dużo później będą ewentualne wikingi. Więc mam czas właśnie wykorzystać tego szybkiego robo, przytechować w kolosusy. No i to tak naprawdę pokazuje, co zadziało się, i teraz podsumujmy może w takim razie jeszcze jeden notatnik, w takim razie co zrobił Mana. Jak to na przykładzie tego, co zrobił Mana, rozpiszmy sobie tam jego grę, bazując na tym, co się tutaj zadziało. Czyli tak, jeden mapa Terminus, 2. Rasa przeciwnika, oczywiście w domyśle, Terran, 3. Pozycja, tutaj oczywiście góra, napiszę sobie tak, zwiad. Informacja pierwsza, Terran Fast Exp. To był jeszcze Rax w Command Center, bo był pierwszy Marines, kiedy proba już przyszła. Czyli my odpowiadamy, nasz build order, w związku z tym 3 gate expand, 3 gate expand, czemu mi tu się chce, dobrze. I kolejna rzecz, w momencie kiedy i teraz przejście do midgame'a, push 5 sentry, 1 stalk, 3 zel. I tech do kolo. I tak tym sposobem w tych kilku linijkach nagle zamyka nam się game plan na pierwsze 10 minut gry na Terminusie z Terranem. Zobaczcie, jak mało informacji, a jednocześnie jak dużo i jak niesamowity wpływ miało to na całą grę. Możemy tutaj, nie jesteśmy w stanie spytać się Many, czy taki był jego zamysł, że on będzie to grał, czy wynikiem tego, co zobaczył, jest to. Ale zobaczmy, że nie będziemy tu dzisiaj sprawdzać, czy to otwarcie się sprawdziło, jak ono przebiegło dalej, bo to nie jest przedmiotem tych analiz, które tu dzisiaj robimy. Zaraz przejdziemy po prostu do kolejnej gry. Więc mamy po prostu gotową receptę, oglądając taki replay i znając zależności tego, co się dzieje w early game'ie, jakie się wiążą pojęcia, jakie się wiążą z tym zagrania, techniki i tak dalej, i co chcemy uzyskać w early game'ie, możemy sobie taki mały game plan zrobić i tak możemy sobie zagrać. I to wystarcza nam na pierwsze 8-10 minut gry. Potem late game, no to już oczywiście inna sprawa. Więc to jest ta pierwsza gra. Ja szybciutko wyłączam, zaraz odpalę drugi pojedynek, który mam tutaj przygotowany. W takim razie to będzie Kas kontra Nercio. Nasza kura z Platu, ono niech już nam się ładuje. Zerknę, czy tutaj coś się zadziało. Nie, jesteście wszyscy dzisiaj bardzo grzeczni. Nie pytacie się o nic. Przełączymy sobie na Nercia w takim razie ponownie i pójdziemy dokładnie w tą samą stronę, czyli zanalizujemy najpierw przy pomocy tego całą grę,
A potem zobaczymy, spróbujemy gameplan sobie przygotować w przypadku ZVT nasza kurasie kontra Terran. Przyjdzie nam oczywiście chwilkę poczekać na to, żeby zobaczyć tutaj, co się dzieje, dlatego może odrobinkę przyspieszymy to i zerkniemy na to, co tutaj miłego i dobrego się dzieje. Bardzo szybki zwiad, oczywiście zergi tutaj no, mają tą uprzywilejowaną pozycję, że tą pierwszą jednostkę można bardzo ofensywnie sobie puścić. Bardzo często na ślepo tak naprawdę można grać już Fast Expa, to akurat mapa tutaj implikuje. Zobaczcie, że Nercio gra, zapauzowałem specjalnie, gra tego Fast Expa. Nie przełączyłem ekranu, przepraszam. Gra tego Fast Expa jak gdyby z defaultu, czyli założył sobie, że to jest taka mapa, na której jest to bezpieczne otwarcie, obojętnie co robi mój przeciwnik, jestem w stanie się wybronić. 14 haczery. I dopiero potem tak naprawdę będę dopasowywał dalszą swoją grę do tego, co się będzie działo. Tu jest jeszcze taka jedna kwestia, o której nie mówiłem i którą może warto sobie dopisać, czyli agresja VS pasywność. To już jest stricte związane ze stylem gry, jaki preferujemy. Czyli są wśród nas gracze, którzy lubią grać ofensywnie, są wśród nas gracze, którzy lubią grać pasywnie i reakcyjnie, tak naprawdę. Bo gra pasywna w StarCraftie polega na tym, że my odpowiadamy na to, co robi nasz przeciwnik. I teraz tak, Zerg w matchupie ZVT może zagrać i agresywnie, i pasywnie. Agresywne zagrania to będą te, które będą oparte na speedlingach i banelingach w early game'ie, tudzież techu do nich w early game'ie, a potem kontrola nad mapą, próba obiegania armii przeciwnika, backdoorowania. Pasywne zagrania będą polegały bardziej na tym, że otwieramy bezpieczną hatchery, stawiamy dwa, jednego, dwa sunkeny. Dobrze mówię, to się nazywa Spine Crawler, nie Sunken Colony. Nie wiem, czemu brudworowe naleciałości nagle mi tu wyskoczyły. I widząc, że na przykład pojawiają się Maraudery, gramy Roacha i tak dalej, gramy Muty i tak dalej, gramy coś tam. Gramy Roach Infestor, gramy i tak dalej. Więc o ile Protoss, widzieliśmy w pierwszej grze mana, od początku do końca chciał szedł w twoją stronę, to co było wynikiem zwiadu. Natomiast Zerg nie musi tak zagrać. On może tutaj dopasowywać. Nie wszystkie rasy mają taki komfort i chyba tylko Zerg tak naprawdę wydaje mi się, że jest rasą reakcyjną tak naprawdę. Chociaż nie, oczywiście, tak jak mówiłem, każdy kij ma dwa końce i może być równie agresywną, jak i tym drugim aspektem. Zobaczmy w takim razie, co tutaj się dzieje. Jest oczywiście odkryty Kas, który sprytnie postawił tutaj tego Sabli Lipota w razie gdyby ten Overlord się zapomniał. Dronka tutaj dołącza momentalnie. Nie ma Fast Expa. Widzimy na rampie budowany w tym momencie. No i teraz bardzo ważna informacja. Nie ma gazu. Co to może oznaczać? Że nie będzie Banshee. Że nie będzie 111. A co to może oznaczać? To może oznaczać, że będzie Fast Exp albo gdzieś są budowane raksy ukryte. I będzie nas raszował. Prawda? Jest taka możliwość. Nie wiemy, co dokładnie robi, ale wiemy, czego nie może robić. Czyli wiemy, że nie może szybko techować. Co to powoduje? Ano to, że możemy spokojnie sami ekspować, dronować lub zatechować. Do wyboru, do koloru. Zobaczymy, co tutaj uda się Nerciowi odkryć. Jak na razie widzi robiącego się orbitala, widzi zabudowaną powolutku rampę. No i tak naprawdę wycofuje się, no bo nie chce stracić tego drona. Tutaj zaraz będzie pierwszy Marines. Ale jest spokojny i ten jego gameplan, zobaczmy, polega na tym, że spawning pool, teraz królowe się pojawią, pierwsze zerglingi i na razie spokojnie, bez większego problemu pcha sobie tutaj tą grę do przodu nasz zawodnik. I znowu nie możemy tutaj mówić o jakiejkolwiek agresji z jego strony. Spokojnie wszystko wychodzi. Teraz tak. No, sporo Marines, tutaj aż trzech. To może, no, o czym to może nam świadczyć? No właśnie. Zerknijmy szybciutko.
No, proszę bardzo. Jest nawet double X pograne przez Kasa. No ale tych trzech Marines tutaj bardzo ofensywnie postawionych tak naprawdę może wprowadzić błąd, spróbować tutaj sprawić wrażenie, że tak naprawdę właśnie, że Terran mocno puszuje. Zobaczmy, że tutaj no, chyba misklik tak naprawdę się stał. Ta królowa w dodatku stracona dość niefartownie przez Nerchia w tej początkowej fazie gry. No, tych czterech Marines, zobaczcie, jak niesamowicie mocno tutaj przycisnęło, zestrzeli jeszcze jednego drona, no i teraz tak naprawdę znowu tutaj Zergling nie trafił. Zabudowana ta rampa, więc on niestety nie może spokojnie zobaczyć tego, co się dzieje, no i teraz już wie, co jest. No i teraz tak, nie zastanawiając się zbyt długo, spróbujmy sobie tutaj ustalić ten moment, kiedy kończy się early game w tej grze i kiedy już jakieś te midgame'owe założenia powinny być. Przede wszystkim Zerg lubi taki wydłużony early game, w cudzysłowie oczywiście. Wydłużony early game, czyli dronuję, dopóki mogę, nie robię nic innego, mam kilka zerglingów lub robię same zerglingi, tak żeby po prostu spokojnie korzystać dalej z dobrodziejstwa tego, co daje mi moja rasa. Zagranie Terrana, tutaj czterech Marines, powoduje oczywiście to, że no, wymusza troszkę przystopowanie, robienie dronek i tak dalej. Natomiast, no, umówmy się, że ten early game Zerga kończy się w momencie, kiedy on ma już ekspansję, ma królowe, ma powiedzmy no, tego Spinecrawlera w zamyśle, chciałby budować czy nie, no ale game plan jeszcze jako taki się nie ukształtował. Dlaczego? Bo on przy pomocy jednego czy dwóch Spinecrawlerów, tutaj odpowiednio ustawionych, jest bez problemu w stanie bronić się dłużej. Warunkiem udanego przejścia do midgame'a dla Zerga w tym wypadku akurat będzie uzyskanie odpowiedniej ilości dronek i jak na razie widzimy, że nie jest to super. Dlaczego? Bo Terran ma tyle samo dronek, co Zerg w tym momencie, więc to otwarcie Nerchia w tym przypadku nie dało lepszą sytuację Kasowi. Dlaczego tak uważam? No bo on Fast Expa ma lepsze makro ze względu na armię i na eko, dwa orbitale, więc no to oczywiście pokazuje nam, no, co możemy tutaj osiągnąć. No i teraz musi reakcyjnie zacząć grać Zerg. No i ta jego reakcja, widzimy, przebiega na razie jednotorowo, czyli odpowiada trzecią bazą. Jest to oczywiście bezpośredni wynik tego, że ma speedlingi, więc Terran nie będzie mógł, przynajmniej dopóki nie przytechuje w coś większego, mocniej go przyatakować, a on przy pomocy no, tych speedlingów będzie mógł tutaj jako tako to kontrolować. I chyba na tym powinienem powoli kończyć tę całą early game'ową zabawę Nerchia, no bo umówmy się, że niewiele tutaj się zadziało, niewiele nam pokazał. Natomiast widzimy, że pojawia się Roach Warren i to tak naprawdę jest chyba najważniejszy punkt, który dzieje się i który ma bezpośredni wpływ na to, co dalej będzie się działo w grze. Zobaczmy, kiedy on został postawiony. Jestem bardzo ciekawy, kiedy powstała decyzja o tym, żeby wybudować ten Roach Warren. Zobaczmy. Poszukajmy tego momentu. Siódma minuta. Siódma minuta to jest ten moment, kiedy no właśnie, co się tutaj może dziać? Nie będę tutaj się bawił w zgadywanie. Zerknijmy po prostu bezczelnie wizję Kasa. Siódma minuta to jest moment, kiedy przy dwóch ekspansjach, jak widzimy, Terran jest w stanie pięć baraków praktycznie mieć, Techlab. Pocieszające jest to, że jeszcze nie ma tego steampacka upgrade'owanego, więc te roachy będą tutaj niesamowicie karciły za moment, przez dłuższą chwilę, więc jak widzimy, że roachy, jeszcze przepraszam, chciałem zobaczyć, czy tutaj roachy tak naprawdę mają być dodatkiem do speedlingów, który ma pozwolić bronić zarówno tej trzeciej bazy, jak i tutaj ewentualnie przeatakować. No bo za tych baraków tutaj nie jest taka idealna obrona, nie oszukujmy się. No czyli teraz tak, gdybyśmy chcieli zrobić taką samą analizę, jak zrobiliśmy w przypadku many, nie, zerknijmy tu szybciutko w takim razie,
Już pojawia się kolejne okno notatnikowe. Przepraszam. I mamy tak, jeden. Mapa. Shakuras. Nie, dwa. Rasa Terran. Trzy. Pozycja dół. No i teraz jakbyśmy to pisali, żeby to było spójne z tym wszystkim, z wiad. No jednoznacznie nie powiedział nam, co się dzieje, że będzie to fast exp, ale no załóżmy, że to były jedna z dwóch możliwości, fast exp, proxy rax. Taką informację uzyskaliśmy, ale wiemy, że było przejście fast expa, czyli rax w command center. No i teraz odpowiedzią na to jest nie, trzecia hacza i Roach'e. I mamy pewien game plan, nie idealny, bo widzieliśmy, że tutaj był ten punkt zapalny. Mini, push, 4 riny. W którym momencie on się mógł zadziać? W którym momencie mieliśmy atak tych czterech Marines? Zobaczmy to. Szybciutko przeskoczymy. Zaraz znajdziemy ten moment, kiedy to się zadziała. O, sekundkę. W okolicach 5 minuty, prawda? 5-10 powiedzmy. Trzeba by się zastanowić, co tutaj, jak można to zrobić, żeby to lepiej wybronić. Czyli być może kilka ringów więcej. Lub wcześniej Spine Crawler, prawda? I w ten sposób mamy gotowy game plan dla Zerga. Dobra, słuchajcie, mamy którą to godzinę? 44, więc jak na to nie spojrzeć, czas troszkę podsumować to, co dzisiaj powiedzieliśmy, bo tak jak mówiłem, do godzinki audycje będą trwały. Przywołam sobie tutaj w takim razie ściągawkę, którą zrobiliśmy. Mamy tak, early game, czyli otwarcie całej gry StarCraftowej, oparty na trzech podstawowych rzeczach. Mapa, rasa, pozycja. I z tychże rzeczy wynika to, jak przebiega dalej gra. Decyduje, jaki build order będziemy robić. Natomiast zwiad tak naprawdę modyfikuje wszystkie te założenia, które tutaj chcielibyśmy sobie w grze zastosować. Tak się zastanawiam jeszcze, co powinniśmy powiedzieć. Pamiętajcie, że early game to nie tylko czysta strategia, że 12, 14 dronka robi to i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby był wymierny efekt w przejściu do dalszych etapów gry, bo to pozwala nam no, poczuć się pewniej i jakoś tam zagrać. Czyli nie tylko zastanawiamy się nad tym, co robi nasz przeciwnik, ale sami staramy się tak zagrać, żeby ugruntować naszą przewagę i żeby mieć jakąś wizję tego, co chcemy dalej z tą grą zrobić. Zaraz jeszcze spróbuję na szybko pokazać tą grę u Tarsona. Szybko zobaczymy, jak to przebiegało u Terrana. Szybko polecimy w takim razie. Już się gierka ładuje. I spróbujemy taką samą ściągawkę zrobić dla Terrana w takim razie. Otworzymy sobie notatnik. Przywołamy jeszcze... O, tak. I zobaczymy, co tutaj tak naprawdę się działo. Wizja Tarsona nam się przyda. No i zobaczymy. Poczekamy chwilkę na to, co się tutaj będzie działo. Mamy oczywiście mapę Metalopolis, mamy rasę, czyli gram przeciwko Zergowi. To od razu widzimy otwarcie z Wallem. Szybki gaz, co ciekawe. No i dość późny scout. Zaraz przyjdziemy, zobaczymy. Heliony z reaktora.
grane. No, czyli już wiadomo, gdzie jest przeciwnik, prawda? Tutaj poprzez eliminację, wiadomo, nie ma close spotów, więc przeciwnik jest na cross spocie. Nie sprawdzamy nawet, zakładamy pewne zachowanie u naszego przeciwnika. Nie, robią się heliony, no i dopiero nimi tak naprawdę wyruszamy na zwiad. Jesteśmy w stanie się tutaj szybko bronić, no i mamy szybki follow-up w postaci Cloak Banshee. No i dobrze. Zobaczymy w takim razie, co tutaj się stanie. Okej, czyli mamy 6. minutę i tak naprawdę to jest moment, końcówka tej gry. I możemy teraz spokojnie zanalizować ją pod kątem tego, co się tutaj zadziało. Zaraz, żeby to się wszystko trzymało. Czyli tak. Mapa, meta, rasa, zerg, pozycja, cross. Przepraszam. No i teraz tak, zwiad. Brak. Ale nasze otwarcie. Wall. Reaktor Helion. Cloaked Banshee. Takie założenie jest. I teraz tak. Chcielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co z tym zwiadem, którego tutaj brak. Tu troszkę już wchodzi na wyższe etapy StarCraft, bo teoretycznie nie powinniśmy grać w ten sposób. Zwiad, może inaczej, zwiad był tylko na zasadzie ustalenia pozycji. Brak do informacji, co robi przeciwnik. Czyli nie wiemy nawet, że robi fast expa. Tutaj jest to pewne ryzykowne zagranie oparte na tym, że Zerg na Metalopolis będzie grał fast expa. Gdybyśmy mieli do czynienia z One Base Allinem, wykonaniem Violeta, jakiś Roach'e i tak dalej, no to miałby problem Tarson. Najprawdopodobniej nie byłby w stanie tego wybronić. Ale weźmy pod uwagę jeszcze pozycje. Krosowe pozycje dają nam ten komfort czasu, że zanim dojdzie przeciwnik do naszej bazy, mija sporo i nie dzieje się to na tyle szybko, żeby grało to jeszcze na naszą niekorzyść. Kolejna rzecz to to, że jeżeli przeciwnik zaekspuje, a my zagramy reaktorowane heliony, to on nie będzie w stanie kontrolować mapy, bo on nie będzie miał roachy szybko, więc będziemy w stanie tymi helionami przycisnąć go w początkowej fazie. Jaka jest odpowiedź na heliony? Odpowiedzią na heliony jest oczywiście zazwyczaj roach grany, prawda? Więc follow-up w postaci sklokowanych Banshee może tutaj jeszcze wspomóc możliwości harasowania Terrana. No i tak naprawdę to jest całe założenie gry, czyli mój pomysł na grę jest taki, że obojętnie tak właściwie co się stanie, potrzebuję informacji tylko o tym, gdzie znajduje się mój przeciwnik, i będę robił zwiad dopiero, kiedy pojawią się moje heliony. Nie będę ryzykował Marines, ponieważ jest to duża, otwarta mapa. Nie chcę ich stracić, więc nie będę żadnych ofensywnych ruchów wykonywał. Za to bronię się za wallem. To jest jeszcze silny punkt tego buildu, prawda? Czyli coś, co pozwala w early game'ie tutaj z powodzeniem bronić się. No i tak naprawdę potem przechodzę do mid game'a z dużo lepszym techem niż mój przeciwnik. Więc to jest ta wartość dodana. Dopiszmy to sobie jeszcze. Przewaga w mid game równa się lepszy tech, bo mamy i faktory plus starport i tyle. W ten sposób możemy podsumować to, co tutaj widzieliśmy w ciągu tych pierwszych 6 minut. I tym chyba też podsumujemy dzisiejszy odcinek. Przypominam, że widzimy się we wtorek. Będzie jeszcze na pewno zapowiedź tego, co się pojawi i jak będzie przebiegał, jakie tematy pojawią się podczas kolejnego odcinka. No i cóż, z mojej strony w takim razie na dzisiaj już wszystko. Wielkie dzięki za słuchanie, za to, że pojawiliście się w nowym roku na audycji. Jutro zapraszam do siebie na piątkowe wgranie bliżej niesprecyzowane
Jakieś gry na pewno się pojawią, ale już bez komentowania, tylko po prostu takie relaksacyjne granie. A póki co żegnam się z Wami, ja, czyli Marcin Cmorgon-Lelątko. Do zobaczenia już we wtorek podczas kolejnej audycji. Trzymajcie się, cześć!